Fabryka papieru mieszkańcom Myszkowa kojarzy się z miejscami pracy, przemysłem i trudną historią. Przez wiele lat stała pusta, a wokół niej toczyły się różne spory. Obecnie budynek przejęła firma Schumacher. Firma jest to firma rodzinna. W zasadzie początki sięgają lat powojennych. Trzecia generacja rodziny Schumacher. Aktualnie zarządzana przez Henryka i Bierna Schumacherów w Myszkowie. Jesteśmy od 2016 roku. Generalnie firma Schumacher zajmuje się produkcją opakowań oraz papierów do produkcji tektury falistej. Firma Schumacher posiada wiele zakładów w Europie Zachodniej oraz kilka w Polsce. Inwestycja firmy w Myszkowie oznacza, że otworzą się nowe miejsca pracy dla mieszkańców? Tak, generalnie mamy zamiar zatrudnić około 100 nowych osób. Wiadomo, że preferowanymi będą ci, którzy już kiedyś mieli kontakt z przemysłem papierniczym, z uwagi na to, że no to jest to specyficzny przemysł, wymagający unikalnych umiejętności. I będziemy potrzebować ludzi na różnych stanowiskach robotniczych, biurowych. Będziemy potrzebować ludzi do obsługi tej maszyny, którą tutaj pani ma okazję zobaczyć. Jest to maszyna pochodząca z lat 70., natomiast była kilkukrotnie modernizowana, będzie jeszcze przez kilka najbliższych lat też modernizowana, będzie przyspieszana, ma produkować około 4 razy więcej papieru niż produkowała za czasów, kiedy jeszcze produkcja miała miejsce w Myszkowie. Obecnie trwają prace remontowe i inwestycyjne w zakresie wszystkich branż. Priorytetem jest modernizacja maszyny produkującej papier. W każdym obszarze tej maszyny no, trzeba doprowadzić ją do takiego stanu, który nie stwarzałby przede wszystkim ryzyka dla pracowników. Tak? Czyli dla nas jakby sfera bezpieczeństwa jest podstawą działalności. Inwestor planuje uruchomienie produkcji w listopadzie tego roku, co wiąże się z nowymi miejscami pracy. Już ruszyła kampania informująca o możliwości zatrudnienia. Na stronie Urzędu Miasta można znaleźć informacje o naborze pracowników działu produkcji, utrzymania ruchu lub pracowników logistyki. No, firma Schumacher generalnie, tworząc nowe miejsca pracy, budując nowe zakłady, no chce się nieco zintegrować z lokalną społecznością, tworząc przyjazną atmosferę pracy dla ludzi, którzy no, pracują i realizują cele pracodawcy. Firma Schumacher słynie z innowacyjnego podejścia. Jej zakłady są stale unowocześniane, modernizowane, a technologia jest niezwykle nowoczesna.